22 listopada, Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wtorkowe wydarzenia, a w nich m.in. Prokurator chce kar więzienia. Nie wynikało, żeby oskarżony znajdował się w jakimś stanie ograniczonej poczytalności. Kolejne zatrzymanie agresywnych gimnazjalistek. Zostały zatrzymane kolejne dwie dziewczynki. 2 lat więzienia domaga się prokurator wobec Patryka R. Obrońca wnosi o karę w zawieszeniu. Młody Głogowianin odpowiada przed sądem za to, że m.in. pod wpływem alkoholu spowodował znaczne szkody na terenie jednej ze szkół. Staranował radiowóz i próbował przejechać policjantów. Patryk R. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Wyrok zostanie ogłoszony 29 listopada. Podczas kolejnej rozprawy przedstawiona została opinia psychiatryczna dotycząca Patryka R. Biegli stwierdzili m.in. uzależnienie mężczyzny od alkoholu. Uznali jednak, że może stawać przed sądem. Sąd uznał, że taką opinię trzeba uzyskać. No, niemniej z opinii tej nie wynikało, żeby oskarżony znajdował się w jakimś stanie ograniczonej poczytalności. Także ta opinia absolutnie nie powinna mieć wpływu na wymiar kary. Prokurator długo wymieniał przestępstwa, jakich na początku stycznia dopuścił się oskarżony. Mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie, ruszył samochodem w miasto. Uciekał przed innymi autami, spowodował szkody na terenie jednej ze szkół. Staranował radiowóz i naraził życie 5 policjantów. Za 6 czynów, jakich się dopuścił, domaga się dla Patryka R. łącznej kary 2 lat więzienia. Myślę, że to kara adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości. No i należało tutaj mieć na względzie także ten wymiar ogólnoprewencyjny, czyli przekaz społeczny, jaki będzie niosła ta kara. Obrońca oskarżonego wnosi o dolną granicę kary i warunkowe zawieszenie jej wykonania. Jak mówiła, oskarżony przyznał się, czuje się odpowiedzialny za to, co zrobił, naprawia szkody i podjął leczenie odwykowe. Wyrok zostanie ogłoszony 29 listopada. 18-latek zatrzymano w głośnej sprawie pobicia 13-letniej dziewczynki w Lubinie. Poszkodowana ma złamany nos, nadłamane 2 zęby i rozcięte dziąsło. O sprawie po naszym materiale zrobiło się głośno w całej Polsce. Przyczyną pobicia prawdopodobnie był konflikt o chłopaka. Zostały zatrzymane kolejne dwie dziewczynki, a w dniu wczorajszym pozostałe. Jak już wiemy, było to 8 dziewczynek. Wobec 6 sąd rejonowy w Lubinie, Wydział Rodzinny, zastosował środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia ich na 2 miesiące w schronisku dla nieletnich. Wobec jednej dziewczynki został zastosowany dozór kuratora, natomiast wobec jednej jeszcze nie ma podjętej decyzji, co z nią będzie. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło kilka dni temu. 13-latka była zaczepiona przez grupę rówieśniczek już w autobusie. Została zaatakowana po wyjściu z pojazdu. Lubiniankę uratowali 2 nastolatkowie. Mieszkańcy Lubina zgodnie twierdzą, że takie zachowania, szczególnie wśród tak młodych osób, powinny być surowo karane. Trzeba już jakieś takie ostrzejsze, wydaje mi się, środki zastosować. Regresja powinna być o wiele większa, jak jest w tej chwili, a rodzice powinni dużo pilnować dzieci, a za słabo jest punkt takiego widzenia, że za duże dzieci mają przyzwolenie, za małe rodzice mają przyzwolenie. Panie, ja się do tego nie wtrącam. Ciężko jest powiedzieć, naprawdę. Powinno się karać, ale widzi pani, że młodzież jest, zobaczył gdzieś tam człowieka i potem go sami ukarają, więc dziękuję, nie mogę rozmawiać. Sąd dla nieletnich zdecyduje o dalszym losie agresywnych gimnazjalistek. Pod hasłem Akademia Inspiracji w Legnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego Arlek zorganizowano dziś konferencję, podczas której przedsiębiorcy słuchali, jak skutecznie pozyskać fundusze unijne. A chodzi o niemałe pieniądze, bo tylko na Dolnym Śląsku do dyspozycji jest 43 miliony złotych. Projekt pod nazwą Partnerstwo na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników ruszył z początkiem listopada i potrwa do końca lipca 2019 roku. Niecałe 3 lata mają więc przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, by starać się o unijne pieniądze. Ponad 43
miliony złotych, z tego ponad 37 milionów dotacji z Unii Europejskiej. Program ma wspierać kapitał ludzki. Skierowany jest bowiem nie tylko do samych przedsiębiorców, ale i do indywidualnych odbiorców rynku pracy, dla których przewidziano różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji. W tej chwili przedsiębiorca, jeżeli przychodzi, to jego podstawowe pytanie jest, czy znajdzie odpowiednią ilość odpowiednio wykształconych, czy osób, które mają odpowiednie kompetencje. I ten projekt, ten program wychodzi naprzeciw i przedsiębiorcom, i osobom poszukującym pracy. Dolny Śląsk jest jednym z pierwszych regionów kraju, w którym wdrażany jest taki projekt. Nieprzypadkowo region jest bowiem jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów nie tylko kraju, ale i Europy Wschodniej. Liderem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego Arlek, która jako jednostka odpowiedzialna za rozdysponowanie pieniędzy zorganizowała dzisiejszą konferencję. Wartym podkreślenia jest fakt, że ten projekt realizowany jest w ramach partnerskiej umowy z pozostałymi agencjami, spółkami marszałkowskimi. Więc mamy do czynienia z takim dość dużym organizmem, który w swoim zamierzeniu będzie oddziaływał na dolnośląski rynek pracy, na dolnośląską przedsiębiorczość. Ale dodatkowo sami poszukujemy partnerów. Wśród nich pojawiają się i samorządy, także gmina Legnica. Jest to dobry sygnał dla pracobiorców, bo zaczyna się era właśnie ich. To dzisiaj już nie praca jest wartością, a płaca. Dzięki temu dobrze wykształcony i dobrze przygotowany do podjęcia pracy pracobiorca będzie poszukiwany i będzie mógł stawiać warunki do zatrudnienia. W konferencji udział wzięło kilkudziesięciu przedsiębiorców. Zainteresowanie unijnymi milionami jest spore i nie ma się co dziwić, bo coraz głośniej mówi się o tym, że to już ostatnie rozdanie, a kranik z pieniędzmi niebawem zostanie zakręcony. Zwróciła uwagę nastolatkom, teraz młodzież się mści. Problemy 77-letniej lubinianki trwają już od 2 miesięcy, kiedy zwróciła uwagę młodzieży, że ta hałasuje pod oknami. Od tej pory systematycznie ma obrzucane okna błotem i ziemią. Sprawa trafiła na policję. 77-latka boi się podchodzić do okien i wyjść z domu. Jestem tu i tak słucham, czekam, kiedy kto walnie w okno. A nie mogę stąd dojść tam, to już nie ma, bo to tak jak ptaki się rozlatują. Młodzież od kilku miesięcy przesiaduje pod blokiem lubinianki. Siedzą, piją i palą. Jak jest ciepło, to codziennie, mówi pani Janina. Od kiedy zwróciłam im uwagę, że jest za głośno, mszczą się. Starsza pani sprawę zgłosiła na policję. Aby sprawdzić takie zgłoszenie dzielnicowe, oprócz tego, że robi to sam, to również powiadamia Wydział Prewencji, czyli tak zwaną popularnie przez patrolówkę, czyli policjantów, którzy na co dzień patrolują ulice naszego miasta, aby tam właśnie Wydział Prewencji częściej kierował patrole. Jak mówi lubinianka, cały czas jest ten sam schemat. Młodzież obrzuca błotem jej okna, ona dzwoni do dzielnicowego. Zanim policja przyjedzie, chuligani uciekają. Starsza pani płacze, że teraz młodzież śmieje jej się w twarz. Kobieta ma żal również do policji za brak skutecznych działań z ich strony. Złożyła nawet skargę na działanie lubińskich funkcjonariuszy do prokuratury. Od tego jest policja i mnie się wydaje, że oni powinni ogarnąć to. Żadna policja świata nie jest w stanie postawić przy każdej klatce, przy każdym samochodzie, na każdym parkingu policjanta, gdyż żadnego państwa po prostu na to nie stać. Powiat lubiński liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców i tutaj każdej osobie, która mieszka na terenie tego powiatu, należy się bezpieczeństwo. Janina Tomaszewska ma 77 lat, jest schorowaną osobą i mówi, że chciałaby we własnym domu czuć się bezpiecznie. Uważa, że wszyscy sąsiedzi wiedzą o stałych bywalcach na ławkach pod blokiem, ale każdy boi się odezwać. O tym, czemu mają służyć zmiany w reformie oświaty, mówił dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Kubów. Podczas konferencji prasowej w Lubinie polityk podsumował także rok pracy obecnego rządu. Trzeba bardzo negatywnie ocenić funkcjonowanie oświaty w ostatnich latach w Polsce, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Kubów. Potrzebujemy społeczeństwa wykształconego, potrzebujemy społeczeństwa świadomego i takich obywateli chcielibyśmy wychowywać. I ta reforma ma właśnie ku temu służyć. Mimo ostrej krytyki poprzedniej władzy, obserwując reakcję na planowaną reformę, nie zapowiada się, że sytuacja w oświacie poprawi się. Wzbudza ona bowiem obawy i wiele kontrowersji zarówno wśród samorządowców, nauczycieli, jak i rodziców uczniów.
To jest rzeczywiście chaos i pośpiech. W ciągu roku nie da się załatwić żadnej zmiany edukacji, która naszym zdaniem jest w ogóle niepotrzebna. Zdaniem przedstawicieli Klubu Prawa i Sprawiedliwości niewłaściwa edukacja dzieci i młodzieży odbija się na obecnym rynku pracy. Poseł Krzysztof Kubów mówił także o obietnicach przedwyborczych, które udało się zrealizować. Poseł partii rządzącej odniósł się również do zarzutów opozycji odnośnie zapewnienia przez PiS likwidacji podatku od kopalin. Ubolewam, że w pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości nie udało się zrealizować tej obietnicy i to na minus, jedyny minus w roku rządzenia, jeśli chodzi też o nasz region, bo to bezpośrednio dotyka przede wszystkim Zagłębie Miedziowe. Podatek od wydobycia kopalin wprowadzono w 2012 roku za rządów PO i PSL. Jak podkreśla polityk PiS, partia z obietnicy się nie wycofuje, potrzebuje jedynie więcej czasu. Legnicki rower miejski już w pierwszym i to niepełnym sezonie funkcjonowania okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy udowodnili, że alternatywny sposób na komunikację miejską jest potrzebny, dlatego Ratusz zamierza zwiększyć ilość stacji. Alternatywa dla tradycyjnej autobusowej komunikacji miejskiej, tyle że na dwóch kołach. Oto projekt pod nazwą Legnicki rower miejski, który swoją inaugurację miał pod koniec sierpnia tego roku. I mimo że legniczanie z nowej, ekologicznej i co ważne darmowej przez pierwszy kwadrans przejażdżki mogli korzystać tylko przez końcówkę lata i kawałek jesieni, to bez wątpienia udowodnili, że rower miejski jest potrzebny. Będziemy kontynuować rower miejski. W przyszłym roku będzie tego roweru więcej. Będzie więcej rowerów, będzie więcej stacji i będzie dłuższy okres jakby funkcjonowania tego roweru na terenie naszego miasta. Pilotażowy system Legnickiego Roweru Miejskiego został uruchomiony 18 sierpnia i działał do 15 listopada, czyli przez 90 dni. Firma Nextbike zamontowała 4 stacje bezobsługowych wypożyczalni z 20 rowerami do dyspozycji. W tym czasie zarejestrowały się 1144 osoby, a rowery wypożyczono prawie 4400 razy. Boję się pomyśleć, co by było naprawdę jakim sukcesem, gdyby ten rower jeździł przez całe lato, bo nie ma co ukrywać, wystartowaliśmy w połowie sierpnia z pilotażem, natomiast wyniki i tak, które były osiągnięte, były naprawdę satysfakcjonujące i naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Rekordowe dni dochodziło do 6 wypożyczeń każdego roweru dziennie, co jest takim naprawdę bardzo, bardzo przyzwoitym wynikiem, jeżeli chodzi o statystyki w rowerach publicznych. Jak wskazują dane, legniczanie najczęściej korzystali z rowerów między godziną 7 a 9 rano i po południu między 15 a 17. To najlepszy dowód na to, że przyświecający gminie zamysł, by rower stał się alternatywną formą miejskiej komunikacji, sprawdził się w 100%. Jak widać, wielu mieszkańców codzienną drogę do szkoły czy pracy zamiast zatłoczonego autobusu woli pokonywać na jednośladzie. Korzystałem dość aktywnie przez 2 miesiące praktycznie codziennie z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Pan Paweł w ilości wypożyczeń jest jednym z rekordzistów, dlatego od prezydenta Legnicy, podobnie jak kilku innych rowerzystów, otrzymał pamiątkową koszulkę i zestaw gadżetów. Najbliższy sezon spędzi także z legnickim rowerem miejskim i ma nadzieję, że ilość stacji, co zapowiadają władze, rzeczywiście zostanie zwiększona. Ułatwia życie ludziom, myślę, że to jest świetny pomysł, tylko jak na razie rzeczywiście brakuje stacji, zwłaszcza na obrzeżach Legnicy. Można poruszać się tak aktywnie tylko w środku miasta. Jest możliwość przypięcia tych rowerów, ale to już nie jest tak praktyczne, żeby pilnować tego roweru. Przydałoby się po prostu więcej stacji. Wśród potencjalnych miejsc, gdzie mogą stanąć kolejne stacje, wymienia się dworzec PKP, okolice specjalnej strefy ekonomicznej, ulicę Hojnowską na rogu z Lotniczą i wiele innych, ale o konkretnych lokalizacjach na razie nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że trwają rozmowy z wójtami okolicznych gmin, by przyłączyły się do projektu, dzięki czemu rowerem miejskim na wycieczkę będzie można wyruszyć także poza Legnicę. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.